Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, mój drogi uczniu. Zapraszam Cię na odcinek poświęcony optymalizacji, czyli coś ciężkiego, ale zarazem fantastyczne wykorzystanie matematyki w sytuacji praktycznej. Zapraszam bardzo gorąco. Optymalizacja jest to część rachunku różniczkowego, która związana jest z wykorzystaniem pochodnej w sytuacjach takich praktycznych, a mam tutaj na myśli zadania tekstowe. Najczęściej są to zadania tekstowe związane z bryłami. Szukamy takiej właśnie długości na przykład promienia, walca, czy też takiej długości krawędzi prostopadłościanu, żeby jego objętość była największa, albo pole całkowite najmniejsze. Jak się pojawia w zadaniu informacja na maturze rozszerzonej, jak się pojawia informacja w zadaniu, że coś ma być największe, coś ma być możliwie najmniejsze, to znaczy, że to jest zadanie z optymalizacji. I najczęściej tego typu zadanie będziemy rozwiązywać przy użyciu pochodnych, ze względu na to, że właśnie rachunek pochodnych daje nam takie możliwości, że możemy znaleźć ekstremum, minimum lokalne, czy też maksimum lokalne. Mam nadzieję, że na tych przykładach, które tutaj przygotowałam, Cię tego nauczę, że nauczę Cię wykorzystywać pochodne w sytuacjach praktycznych. Jest to bardzo ważna rzecz związana właśnie z wykorzystaniem w fajnych sytuacjach praktycznych, często z życia codziennego właśnie, właśnie wykorzystanie pochodnych, wykorzystanie tego wszystkiego, co powinieneś umieć z rachunku różniczkowego, czy też wykorzystanie właśnie tego, jak wyznaczamy ekstremum, jak badamy monotoniczność funkcji przy użyciu pochodnych. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam, będą dla Ciebie ciekawe i dzięki temu nabierzesz wprawy, jak do takiego zadania, które jest bardzo punktowane na maturze, bo takie zadanie bardzo często bywa za 7 punktów na maturze rozszerzone. To jest bardzo dużo. Dlatego bardzo, bardzo ważne zadanie dla osób, które przygotowują się do matury rozszerzonej z matematyki. A więc zapraszam do dzieła. Na początek zadanie numer 1, bardzo praktyczne. Soki owocowe rozlewane są do pudełek w kształcie prostopadłościanu, w którym stosunek długości krawędzi podstawy jest równy 1 do 2, a objętość wynosi 11. Jaka powinna być wysokość pudełka, aby zużyć jak najmniej materiału na jego wykonanie? Mam tutaj na myśli oczywiście na wykonanie całego pudełka, bo do tego pudełka wlewamy te soki owocowe. No więc tak, najpierw zaczniemy od tej informacji, która jest na początku podana, czyli tak, stosunek długości krawędzi podstawy. Ja mam przygotowany rysunek prostopadłościanu. Ja nie wiem, jakie są krawędzie podstawy, ile wynoszą, ale wiem, że ich stosunek to jest tak jak 1 do 2, czyli niech ta krawędź będzie x, to znaczy, że ta będzie 2x. Muszę wprowadzić niewiadomą, bo przecież nie wiem, ile ta krawędź wynosi. Dalej mam jeszcze podaną informację, że objętość, oznaczamy oczywiście literką V, wynosi 11. I naszym zadaniem jest powiedzieć, jaka powinna być wysokość pudełka, czyli ja zaznaczę sobie tutaj, no niech będzie duża literka H, czyli pytamy się o dużą literkę H, ile ona wynosić powinna, żeby zużyć jak najmniej materiał na wykonanie tego pudełka. Więc, żeby zastanowić się nad tym, ile materiału potrzebujemy do wykonania pudełka, musimy policzyć pole całkowite, czyli uwaga, pole całkowite i informacja jest taka, ma być jak najmniej, czyli jak najmniejsze, czyli my będziemy pole całkowite szukać dla jakiego to w tym wypadku x-a, a na podstawie x-a później h, dla jakiego to x-a u nas, bo to pole będzie najmniejsze i my później na podstawie oczywiście tego x-a wyliczymy h. No więc zaczynamy. Otóż pierwsza bardzo ważna informacja, jeżeli rozwiązujesz tego typu zadanie, to jest to, żeby wykonać oczywiście prawidłowy rysunek, żeby na rysunku sobie nanieść odpowiednie rzeczy, czy też obok rysunku i żeby wiedzieć, czego szukamy minimum. Oczywiście będziemy mieli tutaj na myśli minimum lokalne, czyli w pewnym otoczeniu. Zaczniemy od tego, że skoro jest podana objętość, to objętość jest po to podana, żeby wykorzystać wzór na objętość. A więc wzór na objętość to jest pole podstawy razy wysokość. Zatem pod objętość podstawiam 11. Pole podstawy. Widzę, że w podstawie jest prostokąt o wymiarach 2x razy x będzie w tym wypadku pole, no i razy nasza wysokość h. No czyli tak, 11 to się równa 2x kwadrat h.
nie możemy mieć dwóch niewiadomych, bo zasada jest jedna, my chcemy wyznaczyć jak najmniej tych niewiadomych, czyli ja proponuję z tego wyliczyć h, dlaczego nie x, bo x jest w kwadracie. Dlatego obustronnie podzielimy przez 2x kwadrat i otrzymamy, że nasze h to jest 11 podzielone przez 2x kwadrat. No może Ci się do końca to nie podobać, bo to jakieś takie super przyjemne nie jest, ale nie mamy wyjścia. Dzięki temu, popatrz, że podana jest objętość, my teraz już mamy tylko jedną niewiadomą, bo ja na moim rysunku mogę zaznaczyć, że ja już wiem, że moje h to jest 11 podzielone przez 2x kwadrat. No to teraz dalej. Następnym krokiem, bardzo ważnym w zadaniu optymalizacyjnym, jeżeli to jest zadanie no, z życia codziennego, prawda, tak jak tutaj, to jest napisać założenia. Założenia, kiedy w ogóle będzie istnieć taka bryła, taki karton własnego pudełka, gdzie są rozlewane soki owocowe, kiedy to będzie istniało. Czyli zastanowić się nad tym, jakie ograniczenia są dla naszego x. Otóż my na pewno musimy napisać, że x musi być dodatni, czyli większy od zera. Czy coś muszę dokładać? Czy muszę pisać, że 2x większe od zera? Nie muszę, bo skoro x większe od zera, to 2x też większe od zera. No to skoro x większe od zera, to nie muszę pisać nic o h, no bo h też będzie większe od zera, bo tutaj mamy x w kwadracie. I wszystko się będzie zgadzało. Zatem moje x będzie należało do przedziału od zera do plus nieskończoności. W pewnym momencie będzie mi to założenie bardzo potrzebne. Młodzież często zapomina tego założenia w zadaniu optymalizacyjnym i traci bezsensownie punkty. To zadanie jest bardzo cenione na maturze, ma dużą ilość punktów, dlatego tu stracisz, tam stracisz, no i Ci się ukruszają te właśnie punkty maturalne. Dobrze, zatem teraz przejdziemy, no tak, wszystko wykorzystaliśmy, teraz przechodzimy do tego, co mamy poszukać minimum, czyli pole całkowite. Przypomnijmy sobie wzór na pole całkowite. To były dwa pola podstawy plus pole boczne. No więc rozpisujmy. Pole całkowite równa się 2 razy. Pole podstawy to jest ten prostokąt w podstawie 2x razy x, czyli 2x kwadrat dodać, a pole boczne. No tutaj mamy tak, że mamy prostopadłościan i on ma parami równe te ściany boczne. Ta z przodu jest taka sama jak ta z tyłu i ta z boku jest taka sama jak ta z boku tutaj. Zatem będzie tak, będą dwie o wymiarze 2x na h, czyli 2x razy h, dodać dwie o wymiarze x na h, czyli po prostu x na h zapiszemy. Zatem moje pole całkowite to będzie 4x kwadrat dodać. Tu mam 4xh, tu mam 2xh, czyli mogę napisać 6xh. Oczywiście, że mi się to nie podoba, bo ja muszę mieć tylko jedną niewiadomą. Zatem tu będę kontynuowała. A moje pole całkowite to będzie 4x kwadrat dodać 6x i razy, a pod h mogę podstawić to, przecież co ja sobie już wyznaczyłam wcześniej, prawda? No bo to ja już wykorzystałam informację, że objętość jest dana. Tutaj mogę lekko skrócić dwójkę z szóstką, czyli tu będzie 3 i xik z tym x-em, czyli zapiszę tobie, to będzie 4x kwadrat dodać 33 nad x. I to jest moje pole całkowite, ale jak zauważysz, moje pole całkowite jest uzależnione w dalszym ciągu od x. Dlatego ja to pole zapiszę jako funkcję x. 4x kwadrat dodać 33 nad x. I teraz ja dla mojej tej funkcji szukam tego mojego minimum. Czyli zastanawiam się, gdzie moja funkcja pola całkowitego będzie, dla jakiego x, a tym samym później nam h wyjdzie, dla jakiego x i h będzie osiągała swoje minimum. I teraz do tego służy pochodna. Najpierw musimy tą pochodną wyliczyć, czyli p' od x. Jak pamiętamy, pochodna z 4x kwadrat to jest tak, ta dwójka idzie do przodu, czyli będzie 2 razy 4, to jest 8x. Teraz mamy dodać i tutaj mamy 33 nad x. Jak nie pamiętasz wzoru, na pochodną 1 nad x, ja to 33 zapiszę tu razy, a tu mamy 1 nad x, nie pamiętasz wzoru, w tablicach możesz spotkać ten wzór, to jest minus 1 nad x kwadrat. Ja to tak zapiszę powoli, żeby tutaj nie było niedomówień. Czyli 8x, tu mam plus, tu mam minus, napiszę od razu minus 33 nad x kwadrat. Oczywiście, że to jest super pięknie, ładnie. No mogłabym ewentualnie jeszcze na wspólną kreskę zapisać, czyli tu rozszerzyć razy x kwadrat i będę miała 8x do trzeciej minus 33. Może nie za ciekawie, no ale tak wyszło. A teraz oczywiście przechodzimy do następnego kroku, czyli będziemy teraz badać,
kiedy właśnie będzie to ekstremum, mam na myśli tutaj minimum lokalne tej naszej funkcji, która opisuje nam pole całkowite. A więc pierwsze to jest warunek konieczny, pochodną przyrównujemy do zera. Naszą policzoną pochodną. W zasadzie patrzymy sobie, wystarczy jak sobie sam licznik przyrównamy do zera, ze względu na to, że mianownik i tak zerem być nie może, zresztą tutaj mamy narzucone założenie. No to przenosimy sobie, dzielimy sobie przez 8, zapiszemy, że to jest 33 ósme, to jest nasze x do trzeciej, pierwiastkujemy trzecim stopniem. No i tutaj zapiszmy sobie tak, trzeci stopień z liczby 33, no nie istnieje piękny, więc nie będziemy się wysilać, zapiszemy tak. Natomiast trzeci stopień pierwiastka z liczby 8 to jest po prostu 2. Dlatego taki mamy wynik. No, wszystko fajnie, wyglądałoby na to, że tutaj będzie to ekstremum, ale nie wolno Ci na tym skończyć. Musisz przejść do warunku wystarczającego. Ten warunek wystarczający określa nam, kiedy nasza pochodna jest większa od zera i kiedy nasza pochodna jest mniejsza od zera. Możemy to zapisać właśnie w taki sposób, że będziemy się zastanawiać, kiedy pochodna jest dodatnia, a wtedy automatycznie też nam wyjdzie, kiedy pochodna ujemna. Żeby to zrobić, to ja muszę moją pochodną, ale teraz już całą, żeby wszystko grało, było idealnie, to ja muszę całą pochodną przepisać, napisać większą od zera. Teraz, jest tutaj iloraz, mamy nierówność wymierną, przejdziemy sobie na nierówność wielomianową. Oczywiście pamiętamy o założeniu, więc tutaj nie będziemy żadnych dodatkowych założeń dopisywać. Przechodzimy sobie i popatrz, co będziemy mieć. Będziemy się chcieli zastanowić, kiedy to osiąga wartości dodatnie, a kiedy ujemne. Ja to zrobię przy użyciu oczywiście osi liczbowej, bo w zupełności to wystarcza. Jeżeli miałabym informację odpowiedzieć, kiedy funkcja rośnie, kiedy funkcja maleje, to bym musiała to ładnie przedziały pisać. A jeżeli ja mam zbadać warunek wystarczający i oczywiście warunek konieczny istnienia ekstremum, to w zasadzie będzie to widać na naszej osi liczbowej. Otóż, to ten nawias zeruje mi ta liczba, czyli ja tą liczbę zaznaczę, że to jest mniej więcej tutaj, pierwiastek trzeciego stopnia z 33 nad 2. Natomiast to z przodu, tak, to co stoi przed nawiasem naszym, zeruje 0, prawda? Czyli zaznaczę 0 i teraz pamiętamy, że tu jest wężyk, prawda? Idziemy z góry, tu nam się nie odbija, przy zerze nam się odbija. Ale naprawdę, tym się nie przejmuj. Tu są minusy, minusy, plusy. Nie przejmuj się tym, bo Ty musisz teraz na to nałożyć założenie. Po to było podane. Czyli nasze założenie to jest właśnie przedział od zera do plus nieskończoności przy zerze otwartym. I teraz patrzymy sobie, patrzymy tylko na tą część naszego wężyka. Tylko na tą część. I teraz patrzymy, że tylko w tym miejscu tutaj będzie nasze ekstremum. W tym wypadku co będzie? Ja tak uczę, jeżeli z buźki uśmiechniętej robi się buźka smutna, bo to jest uśmiechnięta, radosna, smutna, to wtedy oznacza, że tu będzie minimum. No a przecież my właśnie chcemy, prawda, minimum, bo my pytamy, żeby znaleźć taki wymiar x czy h, żeby jak najmniej materiału zużyć, czyli nas interesuje minimum lokalne, czyli w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że nasze x to jest właśnie pierwiastek trzeciego stopnia z 33 nad 2. No ale tak się składa, że problem jest nieodzowny w matematyce z tym, czy nasze minimum lokalne jest również minimum globalnym. Żeby to nie było tego problemu, żeby pokazać, że Ty to rozumiesz, minimum globalne, mam na myśli minimum w całej dziedzinie, to musimy zapisać przynajmniej, bo zobaczysz, że to będzie oczywiście łatwe, ale musisz to zapisać na maturze, że właśnie w naszej dziedzinie będziesz wyznaczał granicę, bo chcesz wiedzieć, jak się nasza funkcja pola zachowa, jeżeli x będzie uciekać w jeden kraniec, czyli w nieskończoność, i jeżeli będzie x zmierzało do zera z prawej strony. A więc ja to zapiszę, może tu będę pisała, żeby to jakoś oddzielić tutaj, czyli liczymy sobie limes przy x zmierzającym, może najpierw do plus nieskończoności, patrzymy na założenie, z naszej funkcji pola, czyli ja to przepiszę, 4x kwadrat dodać 33 nad x. I teraz do czego to ucieka? Oczywiście, że 4x kwadrat ucieka w nieskończoność, to ucieka do zera,
No bo mamy 33 nad bardzo dużo ucieka do zera, prawda? Ale i tak mamy w granicy nieskończoność. Czyli nasze minimum lokalne, prawda, które tutaj będzie osiągnięte, no na pewno będzie mniejsze od nieskończoności. Dobrze, no to teraz dalej. Limes przy x zmierzającym do zera, tylko uwaga, żeby się zgadzało, to musi być z prawej strony, bo to musi w tym założenie chytać, prawda? Czyli z prawej strony. No i znowu przepiszę na naszą tutaj tą funkcję pola i to się równa. To nam ucieka teraz do zera, ale z kolei to, jak x zmierza do zera, to mam 33 nad bardzo, bardzo, bardzo mało, robi się bardzo, bardzo dużo, prawda? Bo 33 nad bardzo mało, robi nam się olbrzymia liczba, ucieka w nieskończoność. Zatem ta granica to też będzie nieskończoność. Czyli teraz ja jestem już 100% pewna, że na krańcach tego naszego założenia ta funkcja pola ucieka w nieskończoność. Czyli to moje minimum lokalne mogę stwierdzić, że będzie minimum globalnym. Zatem pytanie było, wyznacz taką wysokość, żeby to nasze właśnie pole było możliwie najmniejsze. Zatem ja już x mam wyliczonego, czyli ostatnią rzeczą, którą zrobię, wyliczę h, czyli h, no bo pytałam o h, czyli 11 podzielone przez 2 i tego x w kwadracie, czyli razy będę miała pierwiastek trzeciego stopnia z 33 do kwadratu podzielone przez 2 do kwadratu, to będzie po prostu 4. To sobie skrócę tutaj i jeszcze co zrobię, żeby tak ładniej było, pomnożę przez odwrotność, czyli będę miała u góry 22 podzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia z 33 do kwadratu. Oczywiście można by było tutaj usuwać niewymierność, liczyć przy użyciu kalkulatora 33 do kwadratu, ale to już oczywiście jest już kosmetyka, zapis obliczeniowy. Naszym poleceniem było wyliczyć h tak, żeby pole było możliwie najmniejsze, prawda? No to wyznaczyliśmy to h, oczywiście przy użyciu x, ale przy zbadaniu pochodnej tego, kiedy nasza funkcja jest rosnąca, malejąca, czyli znaku pochodnej. I ten znak pochodnej jest tutaj przedstawiony na naszym wężyku. Zadanie numer 2. Jaką wysokość i jaki promień powinna mieć puszka na konserwy w kształcie walca o objętości 128 pi cm sześciennych, aby na jej wykonanie zużyć jak najmniej materiału? Czyli znowu zapisujemy po pierwsze. Ja zrobiłam rysunek i zapiszemy sobie to, co najważniejsze w zadaniu. Rysunek, no bo żeby wiedzieć, o jakim bryle jest mowa, prawda? Tutaj mamy na myśli walec, standardowe oznaczenie R jako promień i H jako wysokość walca. I teraz, co jest podane w treści? Po pierwsze, jest podana objętość wynosząca 128 pi centymetrów sześciennych, czyli będzie trzeba po prostu w odpowiedzi pamiętać o jednostkach. I mamy takie pytanie, jaką wysokość, czyli mamy znaleźć H, i jaki promień, czyli mamy znaleźć R, powinna mieć ta właśnie moja puszeczka, tak aby na jej wykonanie, na wykonanie całej puszki, zużyć jak najmniej materiału. Mam oczywiście na myśli pole całkowite, żeby było minimalne, najmniejsze z możliwych pole całkowite. No tutaj akurat w tym zadaniu kłaniają nam się odpowiednie wzory. Po pierwsze, no wykorzystamy wzór na objętość, no bo tutaj nie ma wyjścia. Przypominamy sobie wzór na objętość walca pi r kwadrat razy h przy naszych oznaczeniach. No i podstawiamy. 128 pi to się równa pi r kwadrat h. Pi sobie skrócimy tutaj z tym. I będziemy mieć 128, to się równa r kwadrat h. Zawsze młodzież ma problem, którą wyznaczyć niewiadomą, bo przecież i r trzeba wyznaczyć, i h, nie? Ale wyznacz sobie tą, która jest łatwiejsza. Czyli no, h jest łatwiejsze, bo nie ma go w kwadracie. Czyli podzielimy przez r kwadrat i będziemy mieć 128 nad r kwadrat i to jest po prostu nasze h. No, możemy przejść dalej do analizy zadania, ale powolutku. Najpierw założenie. Przypominam, młodzież zapomina o założeniu, dlatego ja przypominam, że na nie trzeba zwrócić uwagę, prawda? Na założenie. Otóż, żeby taka puszeczka sobie istniała, no to promień musi być dodatni. Czy jeszcze nas coś ogranicza? No nic, no. Jeżeli promień dodatni, no to wysokość naturalnie, że będzie dodatnia i nic więcej. Czyli nasze założenie w tym wypadku to jest przedział od zera do plus nieskończoności. Jest to założenie na promień, dlatego że my wysokość, popatrz, uzależniliśmy od promienia. No to tak, no to przejdźmy do pola całkowitego, no bo przecież o tym jest też mowa. To pole całkowite jest najważniejsze w tym zadaniu. Ono ma być najmniejsze. Przypominamy sobie wzór na pole całkowite walca. 2 pi r kwadrat plus 2 pi r h.
No to skoro tak, no to musimy sobie podstawić, prawda? No to pod era nic nie podstawimy, ale pod h jak najbardziej podstawimy to, co żeśmy wyznaczyli z objętości, czyli 128 nad r kwadrat. No da się lepiej, nie? Zawsze tak dążymy do tego, żeby było jak najlepiej. To po pierwsze r nam się skróci tutaj z kwadracikiem, dwójkę pomnożę, czyli będziemy mieć 256 pi podzielone przez r. No i co widzimy? Dostaliśmy pole, ale nie wiem, ile ono wynosi. Ono jest uzależnione od r, prawda? Czyli zapiszmy sobie pole jako funkcję r, czyli p od r i będziemy mieć 2 pi r kwadrat, dodać 256 pi przez r. To jest najważniejsze w naszym zadaniu, żeby dojść do tego momentu. I teraz ja szukam, kiedy moje pole jest możliwie najmniejsze. Mam tutaj oczywiście na myśli minimum lokalne, ale będziemy również zastanawiać się, czy nasze minimum lokalne będzie również minimum globalne. Co trzeba zrobić? Oczywiście liczymy pochodną, no bo tutaj wykorzystujemy rachunek pochodnych do tego, żeby to minimum znaleźć. Dobrze, czyli pochodna. Pochodna po erze, więc tym pi się nie przejmujmy, czyli ten kwadrat do przodu będzie 4 pi r i tutaj ten sam wzór mamy, co wcześniej, bo tu mamy też 1 nad r. Pochodna z 1 nad r to jest minus 1 nad r kwadrat, czyli będziemy mieć od razu minus 256 pi, ja po prostu sobie przepiszę, podzielone przez r kwadrat. Myślę, że dobrze będzie też wspólny mianownik zrobić, czyli będzie 4 pi r będzie do trzeciej, minus 256 pi i tu mamy podzielone przez r kwadrat. To jest nasza pochodna. No to teraz przypominamy sobie, no to kiedy będzie istnieć to nasze ekstremum, tak? Nasze minimum chcemy, lokalne. Pochodną przyrównujemy do zera, warunek konieczny. Przyrównajmy sobie sam licznik, no bo w mianowniku oczywiście zero być nie może. Tu już mamy ustalone założenie. Przerzućmy sobie, czyli 4 pi r do trzeciej równa się 256 pi. Pi nam się w ogóle skróci, podzielimy przez 4. Wyjdzie nam, że nasze r do trzeciej, w tym wypadku fajnie się podzieli, będzie to 64. I pięknie się spierwiastkuje, czyli lepiej dobrane są dane niż w zadaniu pierwszym, popatrz, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest piękne 4. No to już wiemy, co nam zeruje naszą pochodną, jakie r, prawda? Ale jeszcze musimy zbadać warunek wystarczający. Jak badasz warunek wystarczający, to w zasadzie wystarczy, jak zapiszesz, że pochodna ma być większa od zera, prawda? I teraz ja bym chciała, żebyś jednak całą tą pochodną teraz przepisał, tak jak ją widzisz. Oczywiście część młodzieży sobie to upraszcza, ale jednak no dobrze by było całość, bo to jest teraz nierówność wymierna. Przejdziemy naturalnie na nierówność wielomianową, oczywiście przy uwzględnieniu założenia, czyli będziemy mieć r kwadrat 4 pi r do trzeciej minus 256 pi i to jest oczywiście większe od zera. I teraz w zasadzie wystarczy nam to narysować miejsca zerowe. Po pierwsze, ten nawias zeruje nam czwórka, przecież nie będziemy tego jeszcze raz liczyć, nie? Czwóreczka. Natomiast to, co przed nawiasem tutaj, zeruje nam zero. Jak zero podstawimy w miejsce r, to wyjdzie zero. To jest wężyk. Wężyk idzie z góry. Tu przy czwórce oczywiście nie ma odbicia, bo jest potęga trzecia, to absolutnie. Natomiast przy zerze będzie odbicie, bo jest potęga druga, ale to nas i tak nie interesuje, ale zaznaczę, żeby się wszystko nam zgadzało. Niektórzy rysują tylko tą część wężyka, która odpowiada założeniu. Oczywiście to jest też dobrze. Ja na tym wężyku moim zaznaczę założenie, czyli to jest przedział od zera do plus nieskończoności otwarte i zaznaczę tutaj, że tylko to analizujemy. I widzimy, że w moim czerwonym przedziale tylko tu jest moment, gdzie moja funkcja jakieś ekstremum osiąga, bo zmienia się z buźki uśmiechniętej, robi się smutna. Czyli tu będzie moje minimum lokalne. Tylko ja już wiem, gdzie ono będzie, prawda? Warunek konieczny sprawdziłam, wystarczający. Mogę to jeszcze więcej opisać, ale w zasadzie to już mi tablicy brakuje. W zupełności to wystarczy. Wężyk, na nim wszystko widać. I teraz już wiem, że moje r wynosi 4. Oczywiście zaraz policzę h, ale jeszcze jeden ten problem. Ten problem, że moje minimum lokalne staje się minimum globalnym. Czyli znowu musimy policzyć granicę. Ja tutaj oddzielę i będę liczyła. Będziemy liczyć granicę, uwzględniając założenie przy r zmierzającym. Najpierw weźmiemy do plus nieskończoności. Patrzymy tutaj na nasz przedział na erze. I z naszej funkcji pola, czyli 2 π
pi r kwadrat dodać 256 pi przez r. Po prostu musimy zlokalizować, do czego ucieka nam ta funkcja pola, gdy r ucieka w nieskończoność. No oczywiście, że to ucieka w nieskończoność. To co z tego, że to ucieka do zera, jak i tak nieskończoność plus zero, no to nam ucieka do nieskończoności. No i z drugiej strony liczymy przy r zmierzającym do zera, ale uwaga, z plusem, bo się musi tutaj mieścić, czyli blisko do zera z prawej strony. I to samo przepisujemy z tej samej oczywiście naszej funkcji opisującej pole całkowite. I teraz tak, to nam ucieka teraz do zera, jak podstawię za r coś bliskiego zero, to ucieka do zera, ale z kolei to ucieka w nieskończoność dodatnio. Dlatego, że mam coś, jakaś liczba podzielone przez bardzo, 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 bardzo małe. To jak pomnożę przez odwrotność, wychodzi bardzo, bardzo, bardzo duże, prawda? Czyli ucieka w nieskończoność. I teraz ja już wiem na 100%, że moje minimum lokalne, które jest dla r równego 4 osiągnięte, ono będzie minimum globalnym, bo tu nam funkcja pola ucieka w nieskończoność, więc tutaj mamy to nasze minimum lokalne osiągnięte. Naszym zadaniem było tylko wyznaczyć, dla jakiego tego r i h pole całkowite będzie najmniejsze. R mamy, no i h oczywiście zapiszemy sobie zgodnie z tym tutaj 128 podzielone mamy przez 4 do kwadratu, czyli przez 16. Oczywiście tutaj możemy sobie skrócić, na przykład przez 2 to mamy 64 podzielone przez 8. No i po prostu wychodzi nam 8, czy tam jakkolwiek szybciej, nie ma to znaczenia, jakim tempem zrobimy, czyli wyszła nam wysokość, wyszedł nam promień. Oczywiście na końcu musisz pamiętać o tym, że musisz ładnie odpowiedzieć. To jest wyrażone w jednostkach centymetrach, bo zadanie było w centymetrach, więc musimy też dopisać tutaj centymetry. To jest oczywiście naturalna rzecz. Natomiast musisz napisać ładnie w odpowiedzi, że pole całkowite tego naszego walca, tej naszej puszki, będzie najmniejsze z możliwych, gdy promień będzie wynosił 4 cm, a wysokość będzie wynosiła 8 cm. Wtedy to właśnie mamy to nasze minimum lokalne, które stało się w tym wypadku minimum globalne. Zadanie numer 3. Robert znalazł w garażu kwadratowy arkusz blachy o długości 3 metry. No więc przygotowałam tutaj, mamy taką blachę i mamy tutaj długość i szerokość, oczywiście jest taka sama, ponieważ kwadrat 3 metry. Chce z niego zbudować pojemnik w kształcie prostopadłościanu. Zastanawia się, jak to zrobić. Jakie kwadraty wyciąć w narożnikach arkusza, czyli uwaga, w narożnikach muszą być kwadraty, aby objętość pojemnika wyszła mu największa. Czyli objętość zapiszemy sobie, będziemy szukać maksimum lokalnego. Kiedy będzie osiągnięte maksimum lokalne? Pomóżmy Robertowi rozwiązać ten problem. Tu jest bardzo ważna taka informacja, że w narożnikach wycina kwadraty, prawda? Więc musimy się zastanowić, jak to działa w narożnikach. Czyli musimy sobie taki kwadracik chociażby narysować w każdym z tych narożników, prawda, kwadrat. Ja to oczywiście tutaj tak zaznaczę, żeby było w miarę elegancko i estetycznie. To sobie zaznaczymy te kwadraciki. Bo mamy z tego zbudować właśnie prostopadłościenne pudełko. Więc musi tutaj wszystko nam pasować, ładne kwadraty. I on ma te kwadraty, jest napisane kwadraty, więc my musimy mieć świadomość tego, żeby zdało się zbudować prostopadłościan, no to oczywiście, że te kwadraty muszą być takie same. No to nie ma wyjścia, prawda? Nie wiem, jakie mają być te kwadraty, prawda? Jaki one mają mieć, a jaki mam długość boku, więc dlatego napiszmy x, 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 tak żebyśmy wiedzieli. On odcina. I teraz rozumiesz, on to tak robi, że on sobie podcina te kwadraty. X to jest długość tego kwadratu i w zasadzie to jest nasze szukane, bo jak on ma odciąć, żeby powstało pudełko. I teraz jak powstanie to pudełko, popatrz. Ja tu poprowadzę linie przerywane, że już nie będę się bawiła linijką, tylko poprowadzę linie przerywane i ja z tego właśnie złożę prostopadłościan. Jak tego nie widzisz, no to musisz sobie po prostu to wyobrazić. Nawet możesz sobie wziąć kartkę papieru i właśnie odciąć tutaj te kwadraciki, prawda? Odciąć. I wtedy jak obetniesz, to zauważysz, że to postawisz, tak będzie stało. To postawisz, tak będzie stało. I to postawisz, tak będzie stało. I to postawisz, tak będzie stało. I wyjdzie nam pudełko na jakieś tam narzędzia, cokolwiek. I teraz,
Co to będzie za bryła? No oczywiście nawet jest podane w informacji, ma być to prostopadłościan. Tylko wiesz, w prostopadłościanie to my musimy umieć zlokalizować, umieć powiedzieć, jak będą wyglądały jakby krawędzie prostopadłościanu. Czyli tak, po pierwsze, ta krawędź tutaj, odtąd dotąd, widzimy, że będzie taka sama jak ta, no bo wychodzi nam tu w środku kwadrat, tylko jak to zapisać? Skoro całe było 3, tu odcięliśmy x i tu x, to będziemy mieć 3 minus 2x. Tak samo tu będzie 3 minus 2x. To już wiemy, że w podstawie będzie kwadrat 3 minus 2x, 3 minus 2x. A teraz jak wysokie będzie to prostopadłościenne pudełko, jak postawimy, popatrz. Ono będzie miało taką wysokość jak x. Czyli w prostopadłościanie, pamiętasz, były, zazwyczaj się oznaczało krawędzie ABC. Czyli ja zapiszę i C to była ta wysokość, u nas to będzie x. Pierwsza sprawa. Oczywiście będziemy zajmować się objętością. Wykorzystaliśmy tą długość tego arkusza, właśnie blachy, wykorzystaliśmy jako właśnie nasze 3 i na podstawie tego 3 doszliśmy do tego, że skoro oznaczyliśmy sobie x, to tu będziemy mieć 3 minus 2x. I teraz przejdziemy do objętości, ale najpierw założenie. Po pierwsze, jak będziemy te kwadraty wycinać? No tak, że x musi być dodatnie. No ja nie mogę inaczej wyciąć, prawda? No bo wycinam, czyli x musi być dodatnie. I następna informacja, druga, to to, że moje a, czyli mój jakby, moja krawędź w podstawie tego prostopadłościanu musi być dodatnia i tak samo b, czyli 3 minus 2x musi być większe od zera. Widzisz, w tym zadaniu już mamy dwa założenia. I teraz rozwiążemy to drugie, no bo oczywiście to pierwsze to nie ma co rozwiązywać. Dzielimy obustronnie przez minus 2, zmieni nam się tutaj zwrot nierówności. Mamy jedna cała i jedna druga. Wniosek z tego, że nasze x to będzie liczba, która mieści się w przedziale od 0 do 1,1. Widzisz, to założenie w tym konkretnym zadaniu numer 3 jest bardziej ścisłe, jeszcze bardziej mamy ograniczenia niż w poprzednich zadaniach. No tak, czasem jest tylko jedno założenie, czasem są dwa założenia. W zadaniach praktycznych te założenia występują, no bo przecież jak odcinamy x-a, to my coś musimy odciąć, czyli to musi być liczba dodatnia. I też nie za bardzo możemy obciąć, prawda? No bo żeby jednak to pudełko nam powstało. Pudełko z największą możliwie objętością. Wzór na objętość tego pudełka, pamiętamy, wzór na objętość prostopadłościanu ABC, prawda? Czyli u nas to będzie 3 minus 2x razy 3 minus 2x, czyli ja zrobię do kwadratu i razy x. No to pomnóżmy sobie, podnieśmy do kwadratu wzorem skróconego mnożenia, czyli a kwadrat to u mnie 9, odjąć 2ab, czyli 2 razy 3 to 6 i razy 2x to będziemy mieć 12x. I dodać b kwadrat, czyli u mnie 4x kwadrat i to wszystko razy x. No to mamy objętość, pomnożę, może posegreguję od najwyższej potęgi, czyli 4x do potęgi trzeciej minus 12x do potęgi drugiej i tu jeszcze pomnożę plus 9x. Oczywiście wyszła nam objętość uzależniona od x-a. No, my mamy znaleźć tego x-a, prawda? No to my musimy najpierw napisać objętość i w zadaniu była bardzo ważna informacja. To pudełko musi mieć możliwie największą objętość. Dlatego będziemy używać rachunków pochodnych, bo szukamy tego naszego ekstremum, a konkretnie maksimum lokalnego. Skoro tak, no to lecimy z pochodną. Czyli pochodna, tutaj ta trójka idzie do przodu, czyli będzie 3 razy 4, czyli 12, stopień się obniża o 1, czyli 12x kwadrat, minus dwójka leci do przodu, czyli 24, obniża się stopień o 1, czyli x, no i dodać pochodna z 9x, to jest po prostu 9. No to lecimy, warunek w tym wypadku konieczny, to będzie naszą pochodną przyrównać do zera, czyli naszą objętość, ale pochodną objętości, nie samą objętość, pochodną z objętości do zera, czyli 12x kwadrat minus 24x plus 9 równa się 0. Podzielmy przez 3, żeby nam się lepiej, bo już na pewno tutaj widzisz, że będziemy sobie liczyć deltę, prawda, więc łatwiej jak są mniejsze liczby. Liczymy deltę, b kwadrat 64 minus 4 razy 4 to 16 razy 3 to 48, czyli mamy 16, pierwiastek z delty to 4 i zapisujemy x1 to się równa. Minus b, czyli 8 minus 4 nad 2
razy tutaj u nas A, czyli to będzie 2 razy 4, czyli 8. 4 ósme to 1 druga. I x2 to będzie 8 dodać 4 podzielone przez 8. Mamy 12 ósmych podzielone przez 4, to będziemy mieć 3 drugie. No widzimy, że nasze 3 drugie oczywiście, że nam nie pyknie, ze względu na to, że nie mieści się tutaj w przedziale, prawda? Oczywista sprawa, ale ja na razie bym to zostawiła, ze względu na to, że przechodzimy sobie do warunku wystarczającego, czyli zastanawiamy się, gdzie nasza pochodna jest dodatnia, gdzie ujemna. Skoro tak, to ja w zasadzie może przepiszę już tutaj tą końcówkę, już podzieloną przez 3, bo to mi się znak nierówności, zwrot nierówności nie zmienił. I teraz będziemy to rysować. Zaznaczymy 1 drugą, zaznaczymy 3 drugie, bo takie nam wyszło. No i oczywiście wężyk lecimy z góry sobie, bo przy najwyższej potencji jest liczba dodatnia, z góry nie ma żadnych odbić. Mamy plus, plus, minus. Teraz na to musimy nałożyć nasze założenie. Nie zapominamy o tym. Zakładamy założenie i tak, tutaj mamy 0, tu mamy 1 i 1 druga, czyli nasze 3 drugie. Ja nakładam założenie oczywiście z kółkami otwartymi i się okazuje, że tylko będę tu analizowała, bo tylko w tym miejscu będzie ekstremum. I mamy buźka smutna, przechodzi na buźkę uśmiechniętą, czyli w tym miejscu będzie maksimum lokalne. Czyli już wiemy, że nasze x, w którym objętość będzie maksymalna, tak, to nasze x to będzie 1 druga. Zgadza się, zmieści się w przedziale, jest ok. Ale pamiętaj, zawsze sprawdźmy dla bezpieczeństwa, czy nasze maksimum lokalne pokryje się z maksimum globalnym, w tym wypadku przy takich założeniach, czyli policzymy sobie granicę. Przy x mierzającym bierzemy sobie najpierw 0 z plusikiem, i oczywiście liczymy granicę z naszej funkcji, która opisuje nam objętość, czyli 4x do trzeciej minus 12x kwadrat dodać 9x, oczywiście wychodzi 0. No to widzimy, że nasza objętość, która dla x równego 1 druga, na pewno nigdy objętość nie wynosi 0, więc nie ma o czym mówić. Ta objętość będzie maksymalna nasza dla x równego 1 druga, ale jeszcze dla bezpieczeństwa policzmy granicę przy x zmierzający do 1 i 1 druga, ale z tej strony, czyli z lewej strony. Jeszcze raz przepiszemy sobie to wszystko. No i tutaj oczywiście powinniśmy sobie podstawić za x-a 3 drugie. Jak podstawimy za x-a 3 drugie w miejscu każdym tutaj, to zauważysz, że po odjęciu ładnie tutaj dodaniu i odjęciu odpowiednich liczb wyjdzie też tobie 0. Czyli teraz już jesteśmy na 100% pewni, że dla naszego x, które wynosi 1 druga, czyli ja po prostu utnę po pół metra z każdej strony, prawda, takie kwadraciki półmetrowe odetnę i wtedy jak złożę z tego pudełko, tak, składam pudełko tak i tak, to wtedy to pudełko będzie miało na możliwie największą objętość. To wynika oczywiście z naszej analizy danych. Natomiast te granice tutaj liczymy po to, żeby mieć przekonanie, że możemy odpowiedzieć już, bo to znaleźliśmy maksimum lokalne, ale my musimy podać odpowiedź, że nasze maksimum lokalne nie musimy szukać, ile ono wynosi. My musimy wiedzieć, dla jakiego x jest osiągnięte. Nam wyszło dla x równego 1 druga, wychodzi maksimum lokalne, ale ono w rzeczywistości, w tym zadaniu praktycznym pokryje się z maksimum globalnym. Zadanie numer 4. Działka w kształcie prostokąta ma pole powierzchni 450 m2, a jeden z jej boków przylega do przepływającego strumyka. Jakie powinny być wymiary działki, aby długość płotu była jak najmniejsza? Uwaga, od strony strumyka płotu nie będzie. No rzecz oczywista, no ale tak zapisaliśmy, żeby się zgadzało. Popatrz, zrobiłam taki rysunek, jest sobie tutaj strumyczek i jest sobie koło niego działka prostokątna. I ktoś chce sobie ją ogrodzić. Oczywiście tutaj nie uwzględniamy przejścia, prawda? Bo nie ma napisane nic o tym, że trzeba wejść do tej działki, czyli nie ma nic mowy na temat bramki, więc traktujemy tak jakby, no nie wiem, była taka niski płotek chcemy zrobić, żeby można było chociażby nogą przekroczyć. Jakkolwiek, tutaj tak za bardzo się nie wczytujemy. I teraz tak, w kształcie prostokąta jest ta działka i ma pole tej działki to jest 450 m2. Pytanie, jakie powinny być wymiary tej działki? Czyli załóżmy, że ja sobie tutaj oznaczę, niech będzie x, a tu będzie y, tu będzie y, prawda? No bo to ma być prostokąt. Tak, aby długość płotu, czyli płot, jego konkretnie długość, mam na myśli płot, bez tej części strumykowej. Czyli y to 2y,
dodać ten x i ma być możliwie ta długość tego płotu możliwie najmniejsza. Oczywiście pytają nas o wymiary, czyli x, y mamy znaleźć, tak aby ta długość tego płotu była najmniejsza, żeby jak najmniej tego płotu było. No to tak, po pierwsze, popatrzmy, co mamy dane. Mamy podane, że pole. No to przypomnijmy sobie wzór na pole. X razy y, wzór na pole prostokąta, to 450. Wyliczmy jedną literkę, ja bym jednak x zostawiła, czyli wyliczmy y i mamy 450 podzielone przez x. Fajnie wyliczony y, no i mógłbyś pomyśleć, to koniec, przejdźmy dalej, niestety. Założenie, pamiętaj, założenie, żeby taka działka w ogóle mogła być, tak, żeby można było mówić o tym, że mamy działkę w kształcie prostokąta, to oczywiście nasz x musi być dodatni. I teraz, jeżeli x dodatni, no to y też dodatni, ale to już nie ma sensu pisać, bo jak tu dodatnia liczba, no to 450 podzielona przez dodatnia, to też dodatnia. Czyli w tym wypadku mamy znowu jedno założenie, z którego wynika, że x to jest liczba z przedziału od 0 do plus nieskończoności. No to teraz, skoro tak, przejdźmy do naszej właśnie funkcji opisującej długość płotu, czyli moje L sobie wymyśliłam. Moje L będzie takie 2 razy za y podstawiam 450 nad x i dodać x. Czyli moja funkcja płotu, ja już ją od razu uzależnię od x, L od x, będzie tak wyglądała. Będzie to 900 podzielone przez x, dodać x. I ja tej funkcji szukam oczywiście minimum. Mam na myśli minimum lokalne, ale oczywiście sprawdzimy sobie na podstawie odpowiednich granic, tak, czy będzie to też minimum globalne. No to oczywiście potrzebujemy policzyć pochodną. Pochodna 900 nad x to będzie u nas minus 900 nad x kwadrat z wzoru i dodać pochodna z x to jest 1. No to warunek konieczny, czyli WK, przyrównujemy naszą pochodną do zera. Przyrównujemy sobie do zera. W sumie mogliśmy tutaj też zrobić wspólny mianownik, prawda? Też można było, ale już tak zaczęłam, niech będzie, czyli minus 900 przez x kwadrat równa się minus 1, pomnożę przez x kwadrat i dojdziemy do wniosku, że minus 900 to się równa minus x kwadrat, poprzerzucam, dzięki czemu mi się tutaj znaki zmienią, spierwiastkujemy i dochodzimy do wniosku, że x to jest 30 w tym wypadku metrów, no albo x to jest minus 30. No to jest naturalna sprzeczność, wiadoma sprawa, ale i tak to nie koniec, bo jeszcze warunek wystarczający musimy zbadać. Do warunku wystarczającego zapiszemy, że nasza pochodna, zastanawiamy się, kiedy jest dodatnia, kiedy jest ujemna, ale zapiszemy sobie tylko dodatnią. Czyli napiszemy sobie naszą pochodną 1 minus 900 nad x kwadrat większe od 0. Ja bym tutaj jednak wspólny mianownik dała, bo chciałabym, żeby było to pięknie, formalnie zapisane. I teraz ta nierówność wymierna przechodzi na nierówność wielomianową. Zapisujemy, no i lecimy z wężykiem naszym. Czyli to nam zeruje, ten nawias, zerują nam te dwie liczby 30 i minus 30, a to, co jest przed nawiasem, zeruje nam 0. Ja oczywiście pełny wężyk zrobię, idziemy z góry, przy 30 się oczywiście nie odbija, przy zerze się odbije, bo potęga druga. I lecimy. Tu mamy plus, minus, minus, plus, ale w zasadzie wystarczyłoby, gdybyś narysował wężyk z uwzględnieniem założenia, czyli od zera otwartego do plus nieskończoności. Uwzględniamy. No i znowu myślimy sobie, teraz w 30 oczywiście jest osiągnięte ekstremum lokalne. W tym wypadku będzie to z buźki wesołej robi się smutna. No niestety minimum lokalne, czyli dla x równego 30 już teraz widzimy. Widzimy na podstawie analizy pochodnej warunku koniecznego i wystarczającego, widzimy, że dla x równego 30 będzie nasze oczywiście minimum lokalne. Ale żeby to się upewnić, to jeszcze sprawdzimy sobie, czy nasze minimum lokalne stanie się minimum globalnym. Policzymy granicę. Limes przy x zmierza do plus nieskończoności, tutaj z jednej strony. Oczywiście z naszej funkcji, która opisuje nam długość tego naszego płotka. No i znowu myślimy, jak x ucieka w nieskończoność, to to dąży do zera, ale to ucieka w nieskończoność. Czyli widzimy, że to jest plus nieskończoność. A z kolei, jak będziemy mieć x zmierzające do zera z plusem, czyli z tej strony, tak, w naszym założeniu, przepisuje dokładnie tą samą naszą funkcję, no to x nam ucieka do zera, ale z kolei to ucieka
ucieka w nieskończoność. Bo mamy dużą liczbę podzielone przez bardzo, bardzo małe, jak pomnożę przez odwrotność, otrzymuję olbrzymią liczbę, czyli ucieka w nieskończoność. Czyli teraz już jestem na 100% pewna, że moje minimum, które no, mogłabym policzyć, ile ono wynosi, ale nie prosili o to w zadaniu. Zatem ja mam tylko znaleźć wymiary, czyli x i y, czyli y też znajdziemy poprzez tutaj warunek 450 podzielone przez 30. Po zerze skrócimy i wychodzi nam 15. Oczywiście pamiętamy, to są metry jednostki, czyli dalibyśmy taką odpowiedź do zadania, że te wymiary naszej działki powinny być takie 30 metry na 15 metry, tak? I to jeszcze musi być 30 metrów, to musi być ta część, która graniczy właśnie z naszym strumykiem. To muszą być takie wymiary, żeby długość naszego płotu, który będzie nam grodził tą naszą działkę, była możliwie najmniejsza. Mniejszej się nie da. To przy tych wymiarach nasz właśnie ta długość naszego płotu będzie najmniejsza po prostu z możliwych. Sprawdziliśmy, że tutaj uwzględniając założenie granice policzyliśmy, to nasza długość ucieka w nieskończoność, więc nasze minimum lokalne staje się oczywiście znowu minimum globalne. Zadanie numer 5. Suma długości promienia i wysokości stożka jest równa 12. Dla jakiej wartości R oraz H objętość stożka jest największa? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie jeszcze, odlicz tę największą objętość. Czyli to zadanie jeszcze oprócz tego, co robiliśmy standardowo w poprzednich zadaniach, będzie od nas wymagało jeszcze wyznacz tą największą objętość. Czyli po pierwsze zapiszmy. No mam przygotowany stożek, tak dla przypomnienia tylko. I teraz zapiszmy, co jest dane. Po pierwsze, suma długości promienia, czyli małe r i wysokości, czyli małe h na moim rysunku, wynosi 12. Nie ma jednostek, więc tu się nie będziemy przejmować. I teraz, dla jakiej wartości r oraz h, czyli trzeba znaleźć r, trzeba znaleźć h, objętość stożka jest możliwie największa, czyli szukamy maksimum, czyli możliwie kiedy, dla jakiego R, dla jakiego H objętość jest możliwie największa. I jeszcze oblicz tą największą objętość, czyli ja zapiszę V max pytajnik, żebyśmy później nie zapomnieli, co mamy wyznaczyć. No to oczywiście zaczynamy niby od objętości, ale ja bym zaczęła od wyznaczenia jednej niewiadomej. Myślę, że z tego równanka byłoby nam wygodnie wyznaczyć chociażby H, że to będzie 12 minus R. I teraz od razu nie zapominamy o założeniu. Jakie jest założenie? No założenie musi być takie, żeby taki stożek w ogóle istniał, żeby dało się go skonstruować. Założenie piszemy o R. Dlaczego? Bo myśmy literkę H uzależnili od literki R. Czyli na pewno R musi być dodatnie, nie ukrywa to, po prostu nie ukrywamy tego, prawda? To nie budzi żadnych wątpliwości, myślę. I jeszcze nasze H musi być dodatnie, czyli 12 minus R, no też ma być dodatnie. Zatem jak to przerzucimy sobie na odpowiednią stronę, pomnożymy przez minus 1, dochodzimy do wniosku, że R jest mniejsze od 12. Zatem z tego i z tego możemy wywnioskować, że nasze R ma być liczbą z przedziału od 0 do 12. Widzisz, teraz mamy ograniczenie takie silniejsze z obu stron, że R musi być większe od 0 i nie może przekroczyć 12. Naturalne, wynikające oczywiście z warunków zadania. Przechodzimy do naszej objętości. Przypomnimy sobie na początek wzór na objętość. 1/3 pi R kwadrat razy H. Ze względu na to, że R jest w kwadracie, to ja zawsze się staram H wyliczyć. I to H uzależnić od R, ale można też na odwrót. To oczywiście nie będzie błąd, będzie tak samo dobrze. 1/3 pi R kwadrat razy moje H, a moje H to 12 minus R. Myślę, że fajnie by było teraz już zapisać, że moja objętość to jest funkcja R. I teraz pomnożyć. 12 razy 1/3 to będzie 4 pi R kwadrat minus, no tutaj niestety już musimy pomnożyć, w ułamku 1/3 pi, R do trzeciej będzie. I teraz szukamy, kiedy nasza objętość jest możliwie największa. Szukamy, kiedy ją możemy zmaksymalizować. Czyli szukamy takiego R, a zarazem też H. No to oczywiście liczymy pochodną, bo nam tutaj potrzebna jest do tego typu zadań pochodna. No to tak, pochodna oczywiście po erze, czyli dwójka idzie do przodu, czyli będzie 8 pi i stopień się obniża, czyli R, minus trójka idzie do przodu, czyli będziemy mieć 3 razy 1/3, czyli tak jakby 3/3, czyli po prostu 1, czyli będzie pi R do kwadratu i warunek konieczny nam się kłania.
Warunek konieczny, przypominam, pochodna leci do zera, czyli ja zapiszę 8pi r minus pi r kwadrat równa się 0. Myślę, że to pi może Ci troszkę przeszkadzać, więc podzielmy przez pi. Dostajemy 8r minus r kwadrat równa się 0. Wyciągmy sobie tutaj r przed nawias, no żeby nie musieć deltą to liczyć. Czyli tu kontynuujemy i mamy albo r będzie zerem, albo jak widzimy r będzie w tym wypadku ósemką. No widzimy, że zerem być nie może, to jest oczywiście naturalna sprzeczność wynikająca z tego założenia, ale do założenia za chwileczkę wrócimy. I teraz warunek wystarczający. Przypominam, warunek wystarczający, będziemy się zastanawiać, kiedy pochodna ma znak plus, kiedy ma znak minus. Czyli ja przepiszę moją pochodną, czyli 8pi r minus pi r kwadrat większe od zera. No i teraz oczywiście będziemy rysować wężyk. Mamy już wyznaczone te miejsca zerowe, czyli 0 i 8. I teraz lecimy z dołu, dlatego że przy najwyższej potędze oczywiście r, naszej zmiennej, jest minus, czyli lecimy od dołu. Nie ma tu żadnych odbić. Minus, plus, minus. I teraz nakładamy na to założenie. Pamiętaj o tym. Niektórzy, jeszcze raz przypominam, niektórzy od razu rysują to z uwzględnieniem założenia. To jest obojętnie, czy od razu tak zrobimy, czy teraz nałożymy założenie, ale nie możemy zapomnieć o nałożeniu założenia. Czyli jest od zera, tutaj otwartego, do dwunastki. Tu będzie gdzieś dwunastka też otwarta. I w tym, proszę bardzo, czerwonym kawałku tej naszej osi liczbowej, w tym miejscu mamy tylko zmianę pochodnej z plusa, w tym wypadku na minus. Czyli z buźki smutnej robi się wesolutka tutaj, czyli będzie to maksimum oczywiście lokalne. Czyli dla mojego era, bo ja tu badałam era, dla mojego era równego w tym wypadku 8, moja funkcja objętości przyjmuje wartość największą. Oczywiście to jest ekstremum lokalne, więc zbadamy zaraz na podstawie granic, czy będzie to też nasze ekstremum, w tym wypadku globalne. Czyli mamy policzyć granicę przy r zmierzającym, można najpierw do zera z plusem, z tej naszej oczywiście liczymy granicę, z naszej objętości, prawda? Czyli mamy 4pi r kwadrat minus 1 trzecia pi r do trzeciej. Oczywiście, że w podstawie pod r, tu 0, tu 0, wyjdzie 0. Czyli wiadomo, że jakakolwiek objętość inna niż 0, a 0 być nie może, jest większa, nie? No to dalej, przy r zmierzającym do 12, tyle że z lewej strony. I znowu to przepisujemy, 4 pi r kwadrat minus 1 trzecia pi r do trzeciej i to się równa. Tu będziemy mieć, jak widzisz, 12 do kwadratu, 144 jak podstawimy, a tu będziemy mieć 12 do potęgi trzeciej, ale jedna ta dwunastka mi się skróci z 1 trzecią i będę miała 4 i zostanie 12 do kwadratu. I to mi się z tym odejmie, czyli wyjdzie 0, no a nie oczywiście na boku sobie gdzieś obliczenia możesz zrobić. Czyli to się okazuje, jak ja policzyłam te granice, że moje tutaj maksimum lokalne staje się maksimum globalnym. To też słownie trzeba zapisać na maturze, a ja już tutaj nie piszę, no bo już tutaj za dużo miejsca by mi to zajęło. No to tak, mieliśmy wyznaczyć r mamy, mieliśmy wyznaczyć h. No to wystarczy, że 12 minus r zrobię, czyli 12 minus 8 to jest u mnie 4, super. I jeszcze jedna rzecz, której nie liczyliśmy w poprzednich zadaniach, bo o to nie prosili. Mamy znaleźć tą objętość właśnie możliwie największą. Wiesz, zawsze to możesz policzyć, ale jak nie proszą, po co tracić czas na maturze? Objętość największą. I teraz mamy możliwości. Albo do tego podstawimy, albo do tego, albo do samego początku. Ja myślę, że do samego początku, czyli 1 trzecia pi razy r kwadrat. Moje r kwadrat to jest 8 w kwadracie, czyli 64. I razy wysokość, moja wysokość to 4. Czyli nasza objętość maksymalna w tym wypadku, no niestety nic się nie skróci, więc musimy tu pomnożyć tylko. 64 razy 4 to jest, mamy 256 pi i to podzielone przez 3. I to jest nasza objętość maksymalna z możliwych. Czyli przy takich założeniach, przy warunkach takich zadania, prawda, że promień plus wysokość dałam 12, to nasza możliwie największa objętość to wynosi ona 256 pi nad 3. I jest ona właśnie tą możliwie największą objętością ze względu na to, że wyznaczyliśmy maksimum lokalne, że jest dla takiego era i dla takiego h. Nasza funkcja tutaj osiąga maksimum lokalne, ale to maksimum lokalne poprzez odpowiednie policzenie granic przy naszym założeniu staje się maksimum globalnym.
jeszcze to pojęcie dla Ciebie tego, że maksimum lokalne przechodzi na maksimum globalne, jest dosyć trudnym pojęciem. Nieraz nauczyciele to w szkołach to jakby pomijają, ale no, wyznaczając wartość największą, najmniejszą, to my musimy mieć tego świadomość, że nie tyle prosimy tylko w lokalnym, w otoczeniu, żeby wyznaczyć wartość największą, tylko po prostu przy danym założeniu mamy stwierdzić, że nasza objętość, która to wyliczyliśmy, jesteśmy pewni na podstawie rachunku różniczkowego, my jesteśmy pewni, że ona jest objętością największą. Mam nadzieję, że te zadania przydadzą Ci się do matury rozszerzonej z matematyki, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Rachunek pochodnych, w ogóle tutaj wszystko to, co robimy, bo i przypominamy sobie warunek konieczny na istnienie, chcemy warunek wystarczający, przy okazji mamy monotoniczność tutaj zasygnalizowaną naszej funkcji, kiedy funkcja rośnie, maleje, chociaż nie zapisywałam tego wszystkiego, no bo tutaj by nam na tablicy jeszcze więcej miejsca zajęło, no i przede wszystkim popatrz, mamy wykorzystanie tych pochodnych na przykład przy związane z stereometrią, czyli z bryłami. Więc tak pokazane, jak matematyka łączy różne działy. Piękne to jest, piękne, ale równocześnie jest to trudne. Więc no, niestety nie da się ukryć, że matematyka jest trudna, ale jak się tak zastanowi człowiek, to wszystko jest do zrozumienia. Tylko dobre podejście, dobre wytłumaczenie, bo myślę, że jak wytłumaczę Tobie raz, jesteś dość tutaj taki chętny do zdobywania wiedzy i masz dobre podstawy matematyczne, to jak wytłumaczę Tobie raz, to jak zmienią Tobie tutaj warunki zadania, to i tak sobie poradzisz. Bo tu chodzi o to, żeby na podstawie raz, a porządnie, nie chodzi tysiąc razy, a beznadziejnie, trzeba raz, a porządnie zrozumieć. I wtedy to rozumowanie przekładamy, rozszerzamy, robimy coraz trudniejsze zadania, coraz trudniejsze, aż po prostu dochodzimy do perfekcji, jeżeli chodzi o ten dział, o tą część właśnie wykorzystania rachunku różniczkowego, właśnie do szukania tego, tych pojęć właśnie największej chociażby objętości, czy największej długości, tam mieliśmy płotu, czy też najmniejszego pola całkowitego. No tutaj mamy różne aspekty, różne przypadki. Chciałam tak, żeby to było różnorodne. Myślę, że mi się udało. Dziękuję Ci za wspólne oglądanie lekcji ze mną. No i zapraszam na kolejne spotkanie z maturą rozszerzoną z matematyki. Czekam na Ciebie już na moim fanpage'u, czekam na Ciebie również na mojej stronie internetowej. Zapraszam do korzystania z materiałów, które umieszczam na YouTubie, materiałów darmowych, ale również, jeżeli masz ochotę, możesz dokonać zakupu jednego z moich kursów na stronie www.aikamat.pl. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu ze mną.